spotkania na, właśnie na gruncie tutejszego budynku. Obecnie większość działań zmierza ku temu, żeby senior stawał się autorytetem właśnie. Autorytetem dla młodszych pokoleń. Jest próba budowania tego autorytetu, który troszkę zaniknął. Zmiany jego obrazu. I na pewno to, co robimy, a chcemy to robić najbardziej świadomie, jak potrafimy, to są działania i to jest taka forma i edukacji, i pracy kadry z seniorami, ale też poprzez seniorów pracy z młodszymi pokoleniami. Też próba wymiany tych doświadczeń. No, oczywiście też na gruncie z rówieśników seniorów, z podmiotami tutaj funkcjonującymi lokalnie. Ale tak, ale próba zmiany obrazu na pewno. Super. Fajnie pan mówił o tym właśnie, że próbujemy popatrzeć przez ten pryzmat, jak ten senior będzie wyglądał kiedyś. Porównanie, jak wygląda teraz, ale jakbyśmy odwrócili w drugą stronę i spojrzeli tak naprawdę, czym dla obecnego seniora są te działania, które teraz Państwo realizujecie i czym jest w ogóle ten dzienny dom pomocy, czy dom seniora plus dla obecnego seniora. Jak oni mogą to odbierać? Bo na pewno macie Państwo takie tutaj porównanie właśnie poprzez pracę, czy to też z psychologiem, czy przez te wszystkie zajęcia, które tutaj organizujecie. I na pewno widać, że jest to jakiś pozytywny wpływ, bo tych seniorów przybywa, jest ich coraz więcej. Tylko jak właśnie Pana zdaniem, jak to jest postrzegane? Czym są zajęcia obecne dla seniorów, którzy tu przychodzą? Działalność, to znaczy dla mnie takim wyznacznikiem jest to, że tych seniorów nie ubywa, a przybywa. I już nawet nie sam sens w tym, że ich przybywa, bo może przybywać z racji tego, że seniorów, że jest przyrost seniorów w ogóle w tendencji ogólnoświatowej. Natomiast ja rozmawiam z seniorami i pytam, dlaczego oni się znaleźli, dlaczego przyszli, co ich skłoniło do tego. I ich skłania często do tego chęć, po pierwsze. Po drugie, atrakcyjność tej oferty, ale też wybiórczość poszczególnych zajęć. A to oznacza, że im ta oferta jest szersza, tym większą ilość ludzi może zachęcić do tego, żeby do nas dotarli, żeby zostali włączeni w działania aktywizujące seniorów. Czyli taka bogatość oferty. Ale my tych ofert nie chcemy mnożyć w nieskończoność, ponieważ chcemy utrzymać pewną jakość, jeśli chodzi o te formy działań, jakie otwieramy, coraz to nowe. Zanim zdecydujemy się na otwarcie nowej, musimy wiedzieć, że te, które realizujemy, jak zajęcia rehabilitacyjne, jak zajęcia terapii, jak zajęcia psychologiczne, jak chociażby od jakiegoś czasu już zajęcia jogi, chcemy, żeby pewne procedury zostały wdrożone, żeby się utarły, i chcemy widzieć, że to dobrze działa i funkcjonuje. Jeśli to dobrze działa i funkcjonuje i ma to pewną jakość, a nie, że będzie to jakoś, wtedy patrzymy, czy podoba się to ludziom. Jeśli nie, to coś trzeba zmodyfikować. Pytamy tych osób, które przychodzą właśnie do nas, wracając do Pana pytania, co skłoniło. No i one często dowiadują się od drugiej osoby, tak zwaną pocztą pantoflową, że u nas są takie czy takie zajęcia, że jest
prawdopodobnie fajnie, skoro przyszły zobaczyć pierwszy raz. Skoro przyszły zobaczyć drugi raz, albo przyszły drugi raz, to znaczy, że coś zaskoczyło. I to jest niezwykle cenne dla nas, bo to świadczy o tym, że ta praca nie idzie na marne i że energia nie idzie na marne. Że ona jest skupiona na tych działaniach i że wraca w jakimś stopniu. A to tak pokrótce odpowiadając, dlaczego i co seniorzy tutaj uzyskują, jak widzą te działania. Nie wszyscy oczywiście. Jest część osób, ponieważ ośrodek wsparcia raczej służy wsparciu dziennemu. Choć mocno zmodyfikowany, to jednak gros osób jest osobami o niskich dochodach. Nie zawsze to świadczy o niższym standardzie życiowym i o zarazem poziomie intelektualnym, poziomie zdrowotnym, ale bardzo często idzie w parze. My musimy bardzo subtelnie patrzeć na poszczególne osoby, jak i do czego one są zdolne, do jakich działań. Nie możemy tego dawać do wspólnego mianownika, ponieważ działania dla jednych, którzy mają większą dozę, większy poziom woli, zdrowia, intelektu, bo pochodzą z takiej, a nie innej rodziny czy od gałęźnika, jest już innym i niewspółmiernym. Więc szukamy na pewno. I te osoby, dla których te potrzeby bardziej podstawowe, a niekoniecznie wyższe, są niezbędne i widać pewien opór u nich, pracujemy, ale w tej formie bardzo takiej podstawowej, pozytywistycznej, praca u podstaw. Niekiedy to sprowadza się po prostu do posiłku, do właśnie tej formy jeszcze rozmowy z drugim człowiekiem, przebywania w cieple, wzięcia kąpieli, a uprania sobie swoich przedmiotów, skorzystania z podstawowych usług, jakie tutaj świadczymy, z podstawowych. Natomiast seniorów jest coraz więcej i mają coraz większe potrzeby, więc dzienny dom, być może jest to ta modyfikacja, nie mógł pozostać na podstawowych potrzebach. Musiał, jeśli chciał dorównać rynkowi, musiał w jakiś sposób wyjść na zewnątrz i te usługi, te działania ubogacić, rozwinąć i uprzystępnić, i utrzymać, i utrzymywać. A czy nie jest też tak, że ta wasza aktywizacja tutaj tych ludzi, tych seniorów, czy nie wpływa na tych ludzi o tyle, że oni tutaj trafiają poprzez strach przed samotnością, przed odrzuceniem społecznym? To w ogóle badania wskazują na to, że główną przyczyną chorób jest alienacja. A alienacja z kolei nierzadko jest poprzez choroby. Na przykład osteoporoza. Ktoś upadnie, a złamie kość i jest wyłączony z funkcjonowania społecznego. To jest bardzo często dochody. To nie, można wyjść owszem na spacer na 15 minut, natomiast korzystanie z restauracji, z barów, z zewnętrznych obiadów, z usług kultury już mniej. Dzięki Radzie Seniorów, która powstała, i karcie seniora, te zniżki dla seniorów są coraz większe i coraz bardziej te usługi są dostępne dla seniorów. Natomiast wracając do pytania,
te osoby trafiają do nas z różnych potrzeb. Niektóre mają świadomość, że chcą poprawić swoje zdrowie. Niektóre mają świadomość, że chcą poprawić swoją emocję wewnętrzną, swoje nastawienie, swój nastrój. Niektóre trafiają, żeby otrzymać podstawowe potrzeby, podstawowe jak posiłek, jak kąpiel. Spora część, myślę, że tu bym przyznał rację, spora część na pewno przychodzi z poczucia samotności, alienacji. Bywają osoby, które trafiają tutaj po tragicznych sytuacjach życiowych, jak śmierć bliskiej osoby, żony, męża. Z naszych obserwacji potrzeba dobrego roku, zanim pojawiają się uśmiechy i powraca dość naturalny sposób bycia tej osoby, dość naturalny sposób funkcjonowania. Ale ta potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, o której wcześniej powiedziałem, jest jedną z najpotrzebniejszych, najpierwotniejszych, żeby usiąść obok kogoś, żeby dostać pewną dozę bodźca, innego obrazu, żeby zostać poruszonym przez pytanie od drugiej osoby, żeby być może trochę się poddenerwować, trochę pozłościć, trochę pośmiać, usłyszeć inny dźwięk, inny obraz, informację przekazywaną. Jest to nić porozumienia pomiędzy jedną, drugą, trzecią, piątą osobą. Jest specyfika grupy. A na pewno ta forma osamotnienia jest no, główną przyczyną tego, że to godne życie, które mogłoby być, kiedy osoby wcześniej zostałyby włączone w ten system pracy z nimi, to jednak myślę, że coraz bardziej to zdrowie się ich pogarsza, kiedy się alienują. Przeciwnie proporcjonalnie właściwie do tego, kiedy byłyby u różnych podmiotów, bo to ośrodek wsparcia, jakim jest dzienny dom, jest tylko jednym z nich.